Siemaneczko. Siemaneczko. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym fantastycznym dniu. Dzisiaj mamy mało czasu operacyjnego, więc jak pokrótce ogólnie to, przepraszam, jeszcze tylko dodam, że katujemy ten styrobeton, więc już mamy dosyć, więc mamy mało czasu, więc nie idziemy nawet tam na górę, bo nie ma po co. Więc coś sobie tutaj zrobimy, takie mniej istotne tematy. Pokażemy wam górę, jak już będzie w miarę zrobiona. Mam nadzieję, czyli tak? Za rok. Nie, chyba tak się nie będzie. No, zobaczymy. Kurczę, znowu tej przysłony nie otworzyłem. Przyjechał kabel 3x2,5, także czeka nas jeszcze kablowanie któregoś pięknego dnia, zarówno garażu, to jest 50 metrów z NKT. I co? Idziemy sobie do... Tak, ponieważ mamy taki pomysł dzisiaj, że zrobimy sobie testy. Testy. Chcemy coś sprawdzić. Oczywiście będzie kontrowersyjny odcinek, bo my wiemy, że wy nie chcecie, żeby tutaj było drewno w łazience, drewno i tak dalej. Ale my jesteśmy uparci i czujemy, że to zadziała. I wiemy, że nie powinniśmy teraz tego robić, ale po prostu chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo nie ma tu jeszcze wylewki, także na spokojnie. Tej docelowej, no i pamiętajcie, że ta łazienka się mocno zmniejszy. To raz, że nie ma wylewki, dwa, właśnie dojdą płyty, więc się to zmniejszy, trzy, nie wiemy, czy nam wystarczy desek, bo kupiliśmy te deski rozpołkowe, ale one są świetne, bo wszystkie mają jednakową grubość, są idealne, niemalże co do milimetra, dlatego posprzątamy sobie tutaj. Raz, że idealne, dwa są grube, bardzo równe. Grube. Tak, tylko wystarczy przyciąć, żeby, bo tam one nie są po skosie. Nie są grubkowate. Nie, nie są. Zuma, chodź Majeczka, Zuma. Zuma, proszę się tu pokazać. Proszę się tu pokazać. A, co tam ukradłaś? Już coś ukradłaś, już ma coś w pysku, tak? Pokaż jej nową obruszkę, ponieważ no. Zuma miała starą obruszkę, która już jej się wrzynała w szyjkę i teraz ma piękną obruszkę od razu z adresatką, ze swoim imieniem. Weź mój numer telefonu, żeby nie było. Tak? Zuma, Zuma, ładna. Zuma i to jej piękne zębiska, piękne, no śliczne. Dobra, ale Majeczka, chodź Majeczka. Majeczko też takie ma głupoty, piękne, nie? Ale... zębuchy. Ale... to są młode, chodź kochanie. Dobra, coś czuję, że nie pokażesz. Świrek, patrz. No, któregoś patrz, innego, jakoś patrz, innego patrz, nie pokażę. Nie, patrz, nie pokażę. Więc bierzemy się za sprzątanie łazienki i bierzemy się za tej przynoszenie tych deseczek. Pokażemy wam jeszcze, opowiemy może jeszcze raz, że te deski będą lakierowane i tak dalej, co tam planujemy. Ale to, no, co tam? Coś jeszcze chciałaś powiedzieć, czy nie? Nie, jestem ciekawa, jak raz, że starczy nam tych deseczek, ponieważ ja tu już sobie z tych deseczek cały czas Adrian krzyczał, zostaw te deseczki, zostaw, nie pal. Właśnie jakoś ubyło, nie? Chyba paliłaś cały czas, nie? Nimi. Cały czas to nie, ale no ja nie majstruję, operuję tak dobrze siekierą jak tak. Ty. Tym poczekam, bardziej czekaj. Mam jakiś... Tu, to już będzie blizna, bo tak mi któregoś dnia odstrzeliło, że mnie zdzieliło. Przed tą siekierą, i... także w momencie, kiedy jestem tutaj sama i nie ma takich pociętych, żebym mogła je sobie zmieścić w kozę, to było oferma. Tak cichacze. Dobra, bierzmy się za roboty, nie ma gadania już. Dobra. Jesteśmy? Powierzchu ogarnięte, jeszcze będzie zamiatane. Tak. Żeby było równiutko. W ogóle zobaczcie, jak fajnie wyszła ta pierwsza wylewka. To jest nasza pierwsza wylewka w życiu, nie? Także... No i naprawdę wyszło w miarę równo. Tak, i to jest ta taka robocza, nie? Więc to jest ta, dopiero tutaj będzie ten strop, no chyba 10 albo 15 cm. Dopiero później będzie ta docelowa wylewka i no i będziemy już się powoli bawić, nie? Naprawdę fajny, jak na laików, którzy pierwszy raz bez... O Boże, no tą wylewkę robiliśmy w Wigilię i skończyliśmy to chyba około 3-4 rano. W Wigilię dwa miesiące temu, tak to było? Tak. Dwa miesiące temu. I schło i całkiem ładnie wyschło. Miesiąc temu? No luty już, no dobra, no półtora tak. Miesiąca, tak półtora miesiąca, powiedzmy, no. Przybliżenie. No. To nieistotne. Dobra, jeszcze mieliśmy tylko poruszyć... Urządzonko. Bo dostaliśmy piłę, tak go powiem, że... No, że dostaliśmy piłę, a jaka to zobaczycie i mamy ją przetestować,
ale chcemy zrobić z tego naprawdę fajny odcinek. Czekamy na słońce, w skrócie. Tak, bo tam mam jakiś rabat dla Was. My dostaliśmy na testy, a w zamian jeszcze dodatkowo dostaliśmy rabat, który ma być dla Was na zakupy do tego, u tego sprzedawcy. Także zrobimy, mam nadzieję, z tego coś fajnego i tak, żebyśmy wszyscy na tym skorzystali w jakiś tam drobny sposób. Ale no fajnie, myślę, że świetny pomysł i miłe ze strony. Rzecz ciekawa i będzie fajne porównanie. Nie powiem co, żeby nie spoilerować, ale warto będzie wtedy obejrzeć pierwsze odcinki, jak coś robiliśmy przy domu i jak my to robiliśmy. Tak, no mówię, to będzie fajne. No to się trafione, wtedy by się przydało, trafione nie? To zostało dziesiątkę, zwłaszcza, że mamy potężny sad, nie, tam 6,5 tysiąca m², więc mnóstwo drzew, także będzie gdzie tego używać. Ale tak, ale wrócimy do tego tematu, a tymczasem bierzemy się za zamiatanie. Majka, zamiatasz? Ziemniaki. Tak, chyba ogonem. Dobra, i jesteśmy. Co wam powiem, ale to podłoga to normalnie profesjonalna. Majstersztyk, nie? No bez zacierania normalnie. Nie pogadasz normalnie. Nie, to dobrze jest. Jak dla Was to jest syf, gówno i pomyślałeś sobie teraz, Boże, czemu oni się fascynują, to wejdź proszę w poprzednie odcinki, drogi kolego, koleżanko, i zobacz sobie, co tutaj było. Tutaj ogólnie powstało echo, którego nie było, była to glina osiatkowane. Ściany, jest, których nie było. Ale za to była niespodzianka pozostawiona na środeczku, o której nie będziemy mówić. Nie, no dawaj, słuchaj, no poprzedni tam, no sprzedająca zostawiła wiadro, nie, z fekaliami, na którym ja jeszcze stałem, ja o dziwo, nie, ja tutaj sobie coś kładłem i ja sobie podstawiałem, ja sobie wchodziłem, tu sufit oglądałem, jakbym się tam wpieprzył, to kurde, a te wiadro, bo ten od właścicieli tam, od tych, od sąsiadów, którego dzisiaj się dowiedzieliśmy, że to wiadro to już tam kawał czasu stoi, nie? Stało. Także no, mamy teraz ciekawie. Coś glancuś. Tak, podłoga. Teraz też jest. Dobra, lecimy. Tutaj mi się pozachwycać, no ja pierwszy raz podłogę wylewałam. Deski, prawda, deseczki? Majka? No. Sylwia, Majka, Zumba. Zuma. Zuma, no, kot. Wszyscy są. Pokaż. Aha, podelet. Podelet jest. Dobra, bierzemy się za robotę. Dobra, lecimy kochani, będziemy sobie układać, będziemy się bawić. Tak zawsze chcecie, żeby nas widzieć podczas pracy. Ale jeszcze taka krótka... O, boż. Przewrócisz! Chciałem je wzdeło, dlatego taki jestem. No, opowiadaj. Bo ktoś się może zdziwić, czemu my się tak upieramy na te dechy. A no, no teraz wyjaśnij naszym widzom, że po prostu lubimy historię, a tak naprawdę o co chodzi? O to, że lubimy po taniości. Nie, no to jest drewno, które mieliśmy, kupiliśmy na rozpałkę, a finalnie okazało się takie fajne i tak chcemy przyoszczędzić, że będzie na podłogę. Jest praktycznie równe. Tak, zobaczcie, że dechy są różne, najróżniejsze. Musisz pokazać, czekaj. To nie jest, no masz trzy różne. Każda inna, nie? Ale są jednej grubości. Taka głupota, a... Bo to są deski z palet, nie? No wiadomo, każda spostrzegawcza osoba już to widzi. Ta sama grubość, ale różne szerokości. Co nam nie przeszkadza, bo już żeśmy się bawili, już w którymś tam odcinku próbowaliśmy ułożyć sobie tak wstępnie podłogę w coś a la sypialni, tak? W garderobie. Garderobie. Raczej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokój wyjdzie. Tak, jakiś tam pokój, nie? No, znaczy nie przedłużamy chyba, bierzemy się za układanko. To widzę, że to słabo to. Myślałem, że to tak ładnie wyrównałaś, a to słabizna. No widzicie, no z Sylwią tak się pracuje, nie? Tak. Wiecie, że dosyć ciężkie są te deseczki, także jak spadną na głowę... Zobacz, niby równo, ale tak naprawdę jak fale Dunaju. Nie, no ale to podłoga jest nierówna jeszcze, tak? Wiem. Lecimy tak, nie? Na trochę tak, trochę tak. Tak? Tak, nie, to tak jak, no. Tak jak wtedy było. Tak. Thank you.
Dobra, i tak by się to przedstawiało. Tak, na szybko. Desek jeszcze zostało, jeszcze trochę zostało tam w ganku, także na spokojnie. Tak, dobrze, że jest zapas, bo one są w ogóle cięte po skosie, tak żeby tak. Byłyby równane. No to jest odpad, nie? To kupowaliśmy po 100 zł, 100 tam chyba 20 czy 100 za metr. Kupiliśmy 4 metry, Sylwia trochę spaliła niestety, no ale co, życie. Jak widzicie, każda ma inny odcień, każda przedstawia inną historię. Fajnie, podoba mi się to bardzo. To jest coś innego. No i coś tu będziemy kombinować. Ogólnie te deski będą opalone i polakierowane. W jakim stopniu będą opalone, to jeszcze będziemy sobie do tego dochodzić. Będziemy się bawić na swój sposób. Naprawdę głupio to nie wygląda. Nie, nie wygląda. Jak ona byłaby równa, a jest teraz bardzo krzywa mimo wszystko. Tak, jest takie nie załamanie w środku. Tak, jest ciężko się układało. No widać nawet na kamerze. Widać, bo jak ja tu siedzę, to widzę, że ona tu jest wyżej, a tu jest niżej. Niemniej jednak i tak uważam, że jest bardzo ładnie. I to jest coś innego. Nie wiem, czy jeszcze w taki sposób będzie, czy jeszcze tak, że jedna tak, druga tak, jedna tak, druga tak, jakoś tak po... Bo tak też żeśmy układali jakiś tam czas temu w tym, taką w tym pokoju mozaikę. Obok. Tak. I też nam się bardzo podobało i nawet chyba bardziej mi się to podobało niż to, co jest tutaj. Pod prysznicem wiadomo nie byłoby tego. Deski byłyby zalane lakierem, wręcz zamoczone. Wiemy, że powinniśmy zrobić to żywicą. Jeżeli chcemy już koniecznie użyć tych desek, to powinno być zalane żywicą, ale żywica kosztuje fortunę, także odpada. Pomiędzy deski poszedłby klej, a na to fuga. Kolor fugi też dyskusyjna sprawa, bo albo biała, albo czarna. Nie, tak między tym a tym byśmy tam rozważali, ale do tego dojdziemy, do tego będziemy przechodzić na spokojnie, zrobimy sobie mnóstwo jeszcze testów, będziemy sobie to rozkładać na płytach, karton, gips, będziemy testować różne kleje, na co to kleić, montować i tak dalej, i tak dalej. O, będzie zabawy dosyć sporo. Natomiast no, wydaje nam się, wyobraźcie sobie białe ściany, wiem, ciężko będzie. Białe ściany czy czarne ściany w płytkach jakichś takich naprawdę fajnych, albo w tych płytach PCV, tych takich wtłoczonych, bo też jeszcze się zastanawiamy, aczkolwiek to wcale tanie nie wychodziło, to wychodziło 7-8 dych za metr kwadratowy. A poza tym ja osobiście chciałabym to zobaczyć na żywo, jak to wygląda, ponieważ tak jak to przedstawia producent, to wygląda to super, hiper fajnie. Pachnie tandetą, nie? Tak, jak ludzie wrzucają zdjęcia, to wcale nie jest takie... To jest taka tandeta, którą no, widać na kilometr. A także... płytkę mimo wszystko chluśniesz wodą, jak jest dobrze zrobiona i jest okej, nie? Spływa, wszystko jest dobrze. Ja bym się tu na ściany bardziej, nie jestem za tymi płytami PCV, bardziej bym się skłaniała za jakimś fajnym wzorem takim designerskim płytek. Na ścianę, ale to kwestia do przedyskutowania. No wiesz, no dla mnie te czarne najbardziej, te, jak czasami nie na tych wystawach chodziliśmy i tak, opa, ty to jaka arystokracja, ale naprawdę są przepiękne, niektóre płytki robią robotę i tutaj o tyle jest dobrze, że jest mało metrów kwadratowych. Tak, nie? Właśnie o to chodzi. A ona się jeszcze zmniejszy, więc to fortuna jakaś tam by nie wyszła, a jednak łazienka to łazienka, nie? Ja lubię sobie filmy obrobić w łazience, na spokojnie posiedzieć, pomyśleć, życie ułożyć na nowo. Co zrobić, żeby się pozbyć Sylwii, więc wiecie, no to jest takie miejsce, które jest bardzo kluczowe dla mnie. Ty po prostu powiedz, że to jest jedyne miejsce, gdzie masz tron i rządzisz i dlatego lubisz tam siedzieć. Tak, Majeczka? Tak. Zuma słucha i nie wierzy, co ten pan cię mówi. Jo. Zuma. Co on mówi? Ziomka. Dobra, także mniej więcej tak to się przedstawia. Desek zostało, także będziemy mogli sobie na spokojnie kombinować. No tak, wiemy, że to będzie dla was hejt i taki odcinek kontrowersyjny, w którym będziecie mogli się naprawdę... Ale dlaczego hejt? Ja nie rozumiem. No bo deska w łazience nie może być, bo ona chłonie wodę, bo ona będzie wypaczona i tak ale dalej. Ale to nie jest tak panel, nie jest. To jest decha, to jest... Tak, i one drewno. Możemy je zamoczyć w wodzie i pełen luz, nie? Tylko tyle, że wilgoć siedzi, no ale będzie wentylator, który będzie chodził pewnie 3/4 dnia, dzień dnia. Tym bardziej, że będą zabezpieczone przed wilgocią, tak? Będą, tak. Jakieś moczenie może im zrobimy z tego lakieru, a nie nakładane pędzlem. No, coś pomyślimy. Na pewno będzie kilka warstw lakieru na 100%. Jeszcze też będziemy się bawić, czy matowy, czy połysk, czy półmat i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wygląda fajnie. Tak, nam się podoba. A to jest chyba najbardziej kluczowe. Dobra, już się zaczyna robota. Także na ten moment tyle. I kochani, dzisiaj żegnamy się troszeczkę inaczej,
Żegnamy się w damskim gronie, czyli jest Tosieńka, tak, nasza księżniczka, jest Majeczka i jest Zumcia. Tośka już poluje na mikrofon, bo tu jest futerko. Tak, Majka? Maja? Pokaż się, Majeczka, jak jesteś piękna. O, idzie Zumcia. Wszystkie dziewczyny w jednym pomieszczeniu wygoniłyśmy Adriana, tak? A tak na poważnie to po prostu chciałyśmy się pożegnać w damskim gronie, bo zawsze ojo, to zawsze żegna się Adrian. Także teraz żegnamy się my, dziewczyny, czyli Zuma, Majka, Tośka, polująca na mikrofon. Majeczka też tu gdzieś jest, to wącha. Bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękujemy za to, że z nami jesteście, że nas wspieracie, że udzielacie nam wielu fajnych, pomocnych, pożytecznych rad. Fajnie. I jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Bądźcie z nami dalej, wspierajcie nas dobrym słowem i tym, że po prostu jesteście. O, zamorduje nas Adrian! Tosia! Będzie dym. Także życzymy Wam dobrej nocy i uciekamy z dziewczynami do Adriana, który czeka za drzwiami. Schował się przed nami. Jeszcze raz dobrej nocki i ogromne buziolce dla Was. Hej!